Bardzo lubiłem, kiedy mi rodzice czytali. Lubiłem też sam czytać i uważam, że tak naprawdę samodzielne czytanie, wiadomo, że rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, ale uczy czegoś niezbywalnego, mianowicie samodzielnego myślenia, poszukiwania na własną rękę, tego, że każda książka to jest jakaś podróż w czasie i tego, że będąc w miejscu możemy przenosić się do różnych innych rzeczywistości. To jest niesamowite, bo to też rozwija w dziecku też empatię, tego, że myśli też o innych, może się wzruszać, może książka bawić, a przy okazji uczyć czegoś dziecka. A wiadomo, że dzieci chłoną jak gąbka, więc najlepiej chyba będzie, kiedy będą chłonąć właśnie z dobrej książki. Słowo dla aktora jest bardzo ważne, bo to jego narzędzie pracy. Pewnie gdybym nie czytał w dzieciństwie, albo gdyby mi nie czytano w dzieciństwie, to tym aktorem bym nie został.